Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w Let's Talk About. lub też po polsku bardziej z, e, pogadajmy o. w tym wypadku, w tym odcinku pogadam o. podzielę się z wami swoją refleksją na temat. Roku 2011, w świecie gier, które, mia... gier które, miały, które miały swoje premiery w 2011 roku, które mnie jakoś w pewnym sensie zaciekawiły, lub też mogę coś o nich powiedzieć, właściwie, które miały swoje premiery, to jest pierwszy panel, i których chciałbym o nich pogadać. Więc zaczynamy. Pierwsza gra to będzie Anno 2070. Chwileczkę muszę to sprawdzić, tylko mam trzy strzymane. Eee, anno, 20, anno 2070, lub 2070, jak to woli. Eee, strategia e, RTS. Mm, kontynuator e, całej serii Anno 1404. Z e, serii Anno e, po ostatnim tysiąc an, e, Anno 1404. Dobrze to powiem? 1404? Holera wie. No dobrze, miesza o to. Otóż swego czasu dostałem swoje łapska Anno 2070, i powiem wam szczerze, że to jest powiedzmy takie małe odmiana, bo naprawdę trochę byłem, trochę zdziwiony, gdy zapowiedziano Anno 2070, to byłem trochę zdziwiony, że producent, chwileczkę, Related Designs, który ma swoją siedzibę w Niemczech zamierzał zrobić Anno w realiach przyszłościowych. Ja byłem trochę jeden z tych scepty graczy, które byli sceptyczni trochę, jak to oni zrobią, gdyż Anno zawsze się opierało na tych bardziej e przeszłościowych aspektach. Więc ja powiem to tak, z, z trochę z dawko sceptyzmu na to patrzałem, ale nie byłem aż taki przeciwny temu. Powiedziałem, że może coś wyjdzie z tego. I okazało się, że wyszło coś z tego. Powiem wam szczerze, że, że gra mi się osobiście bardzo spodobała. Różne aspekty, nie będę wam dużo spoilerować, o to też chodzi. Ogólnie gra mi się bardzo spodobała. Gra stała się, related design pokazało, że, pokazało, że może zrobić też grę o strategię o bardziej, przyszłościowym charakterze. Nie przyszłościowym, że biznesowym w naszych realiach, tylko że gra Strategiczna oparta na przyszłości. Co mi się bardzo spodobało ogólnie wam powiem, nie będę tutaj screenów, wide filmików wrzucał, bo to macie o tego mnóstwo gry online, YouTube i tak dalej. Różne serwisy gram.plcje tego macie sporo. Ogólnie wam powiem, że Anno 2070 jest jeden z tych projektów, z ich projektów, to już kolejny spoiler. Faktycznie, Anno 2070 ja naprawdę biorę mocno pod uwagę, jeśli chodzi o zrobienie, jest to bardzo silny kandydat, że, że być może zrobię z niego projekt Zagrajmy Wy. Grę tylko miałem przez krótki czas, to znaczy, sam początek udało mi się zagrać w Anno 2070 i mi się ogólnie bardzo spodobało. Różne nowe mechanizmy i tak dalej, mi się bardzo one spodobały. I naprawdę, ano 2070, oczywiście jak najpierw skończę ano 1404 w Wenecję, to, bo Wenecja, czyli dodatek do podstawowego ano 1404, na pewno zrobię swego czasu. Podejrzewam, że nawet w lutym zrobię 1404 w Wenecję. To mówię, ano 2070 jest jednym z silniejszych kandydatów na projekt w. Szkoda, że już nie udało mi się to zrobić w zeszłym roku, ale czas okaże czy mi się uda w tym roku bo ledwo co jest tyczeń może sobie planować ile chce się no dobrze kolejna gra co mnie zaciekawiła Assassin's Creed Brotherhood projekt już z niego zrobiony premiera Brotherhood miało w marcu jeśli, się nie, jeśli dobrze sobie przypominam ogólnie Brotherhood to był aby to nazwać w przeciwieństwie do Revelations sprowadziło więcej, no, Revelations to jest kolejny po Brotherhood. Ehm, tak, może by to tak ująć. Jeśli chodzi o serię Assassin's Creed, to Brotherhood, to powiem wam szczerze, że Assassin's Creed Brotherhood większość mechanizmów z Assassin's Creed 2 ma. Ma, trochę tam dodało nowości, ale Brotherhood to ma bardzo silną fabułę, powiem wam szczerze. Właściwie, w Dwójka i Brotherhood to mają bardzo silne fabuły, także poboczne i tak dalej. A serii Assassin's Creed, jeden z najsilniejszych czynników, który mnie przyciąga do tej serii, to jest właśnie fabuła. No dobrze, Ezio, Altair i tak dalej, ale jedna z najsilniejszych stron, która jest bardzo niedoceniana przez większość graczy, to jest właśnie kontekst historyczny gra pokazuje naprawdę ja naprawdę mam olbrzymi szacunek do ludzi, którzy są odpowiedzialni za scenariusz, za kontekst historyczny za wszystko co wspomina się historycznie że, oni, że im udało się naprawdę cały świat pokazać w tle intryg, asasynów i templariuszy naprawdę to ta gra, właśnie fabuła i, i fabuła pobocza to ma bardzo silne to jest jedno z najsilniejszych yy, ja jeszcze nie spotkałem się z taką grą, która ma aż tak y, naprawdę involvo, y, inwilgowała w. Y, historię, że naprawdę. Y, fabuła jest mocna. Jeśli chodzi o sam gameplay, to naprawdę. SSS Brotherhood ma y, wiele nowych. Y, ciekawych rzeczy. Ogólnie powiem szczerze, że SSS Brotherhood oczywiście jest lepszy od dwójki, bo y, twórcy postara. Y, y, zawsze dodadzą coś. Nowa historia i tak dalej, i tak dalej. Ale. Y, już powoli robi się zniechłaczenie już przy Brotherhood, że e, coraz to mniej nowości. Oczywiście jak była z SSSQ1 do dwójki przeszło, to był olbrzymi skok. Naprawdę, to pło. Można by powiedzieć, że w ciągu tych ile? dwóch lat co od SSSQ1 do dwójki, to naprawdę, to... Naprawdę, twórcy zrobili krzmatę roboty. Naprawdę, kup. Normalnie, sz... olbrzym roboty. I Brotherhood to powiem szczerze, że to jest lepsze od dwójki, bo ciągle dodawali coś. Nie można powiedzieć, że Brotherhood jest gorszy od dwójki, bo jedyne, e, jedyne co jest przeciwko Brotherhood to jest to, że część graczy, no właściwie już przy Revelations już tak było, że część graczy uważa, że już z e, historia Ezio już część aspektów już robi się nużące, ale nie można, powie można, by po nie można powiedzieć, że Brotherhood jest gorszy moim zdaniem. Jest ogólnie, bo Assassin's Creed Hood, już przy samej premierze, chyba sam dzień premiery, ja już zrobiłem projekt z tego. Już rozpocząłem projekt jako pierwszy w Polsce. No. I. No. I mówię Wam, gra go na polecenie. Kolejna gra. No, tak samo, znów Assassin's Creed. Tym razem Revelations. Projekt niedawno skończyłem. Kiedy ja go skończyłem? W grudniu. No tak. No, Revelations, można by to tak powiedzieć, że yy, jeśli chodzi o Fabułę, to właśnie obniżyło poziom w stosunku do poprzednich części. Ogólnie w Revelations naprawdę było mniej, na przykład yy, encyklopedia historyczna, którą edytował Sean, to naprawdę była znacznie uboższa niż to, co było w Dwójce i w Brotherhoodie. Yy, fabuła to też. Yy, Hmm, też nie była najwyższej jakości, taką jaką Jaką znamy, przepraszam Jaką znamy z SSS Creed II lub Brotherhood Po prostu Tutaj się zgodzę, że Revelations obniżyła poziom serii SSS Creed Oczywiście Revelations jest lepszy od SSS Creed jedyki, bo no wiadomo Ale jeśli mam już porównywać Revelations do Brotherhood, to Mimo swoich smaczków Mimo nowości w SSS Creed Revelations które trzeba jeszcze dodać, że tych nowości jest coraz to mniej wraz z kolejną serią Wraz z kolejną... E... Nie edycją, wiecie, kolejną częścią tej serii To naprawdę muszę powiedzieć, że Revelations... E... Miałem nadzieję, że fabuła będzie mocna, bardzo mocna Ale okazało się, że słabsza od Brotherhood Co do porównania SSG 2 i Revelations to ciężko mi to zdecydować, bo... No, po prostu, bo Brotherhood siedzi pomiędzy tym, i jakoś sam osobiście nie umiem e, porównać Revelation z samą dwójką. Natomiast chciałbym tutaj w tym momencie powiedzieć Wam, że Assassin's Creed Revelations, Revelations mi już plącze się język, kurde. Um, ale spójrzcie na to z tej strony. Gdyby twórcy od Assassin's Creed Jedi poczekali e, zamiast e, po dwóch latach. Chyba po dwóch latach była premiera SSS Creed Nie wydaliby SSS 2, tylko zaraz by zrobili jeszcze Brotherhood i Revelations. Czyli po czterech latach dopiero pojawiłaby się SSS Creed Zauważcie. Co to byłoby za olbrzymia gra. Gra, która by, ile zajęłaby gigabajtów na dysku? Ile by zajęłaby godzin? Chyba, cholera wie, yy, 70, 80 godzin? Pomyślcie, 4 godziny. E, cztery, e, cztery, a tam musielibyśmy czekać na kolejną serię. Ale wtedy nie byłoby narzekania, że e, fabuła jest słabnie. Wtedy e, naprawdę, jeśli ktoś teraz wchodzi dopiero w świat serii e, e, Assassin's Creed, to niech jedynkę, jak chce już dwójkę Brotherhood i Revelation, to niech zaraz kupi dwójkę Brotherhood i Revelation i niech pod rząd to robi. Bo wtedy on zobaczy, że naprawdę e, Assassin's Creed 2. I naprawdę kod y, Brotherhood Revelations, gdyby Ubisoft zrobiłoby dopiero po czterech latach kolejną część, czyli SSSQ2, Brotherhood i Revelations, wszystko to byłoby tylko SSSQ2. Naprawdę, nie byłoby narzekania, że na brak nowości, wtedy naprawdę to byłoby chyba, chyba gra dekady. 2000-2010. Naprawdę. To byłoby wtedy chyba jedna z jak nie najmocniejsza gra dekady. No dobrze, ale teraz do następnej gry. Bastion. Osobiście miałem okazję, jak wielokrotnie grać u kumpla w Bastion. Ogólnie powiem szczerze, że Bastion to jest gra, która graficznie, em, gameplay, to nie każdego jest e, no siła. Nie, nie przypada do gustu każdemu. To trzeba się przyznać. E, ogólnie ja tylko początek grałem w Bastiona, no początek chyba do środka doszłem, bo resztę no do środka, bo resztę ob obejrzałem na kanale e, JJ'a J.J. Jokera, um, który też w sumie do, um, nawet nie zrobił z tego projekt. Ogólnie powiem szczerze, że Bastion to jest, ja osobiście mi się gra spodobała z gameplay'em, ale mówię wam, to jest taki typ gier, który może się spodobać jednym i może się nie spodobać drugiej. Ogólnie mi się bardzo spodobało właściwie, a, naprawdę, jedna z najmocniejszych, a co jest podejrzewam, że wiele z was nawet na, o tym nie pomyślało, może nie mm, jak JJ robił z tego projekt, może chyba miał dźwięk ściszony, lub po prostu nie było słychać, ale naprawdę, ja miałem. Ja e, powiem Wam tak, jeśli chodzi o Bastion, to jest to dla mnie faworyt e, numer jeden, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową. U, uwierzcie mi, posłuchajcie na YouTube e, ścieżkę dźwiękową z Bastion. Normalnie mnie mm, ta ścieżka dźwiękowa mnie normalnie wywaliła z krzesła. Normalnie Szczęka mi opada, to naprawdę to jest jeden z najlepszych soundtracków w 2011. Jak nie najlepszy ogólnie, jeśli chodzi o Bastion, to naprawdę bardzo mocna gra. Jeszcze to, jeśli się nie mylę, to jest to jeszcze gra niezależna, więc no, ogólnie świetna gra, jak dla mnie. No, wiem, w niektórych grach to mówię krótko, niektórych długo, ale mówię wam niektórych grach wolę nie spoilerować, niektórych wolę pozostać przy niektórych aspektach Ale mówię wam, Bastion to dla mnie, jak, jeśli chodzi o grę To może nie każdemu się spodobać Ale jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową To naprawdę, ten kto mi powie, że ścieżka dźwiękowa z Bastionu jest do dupy To mu osobiście e, kopnę w tyłek Bo naprawdę, to jest e, ścieżka dźwiękowa roku dla mnie Kolejna gra, Batman Arkham City e, Tak, otóż Batmana Osobiście nie grałem. Trzeba przyznać. Jeśli są tu jakieś fanboye serii Batman to wybaczcie, wybaczcie, kłaniam się i z głową w dół, że nie grałem, ale osobiście Batman mnie nigdy jakoś nie chciało mi się nigdy w, w niego grać. Tak samo jak w pierwszą część Arkham Asylum, e, który e, tak. Ogólnie Arkham Asylum, widziałem projekt CTSG a Arkham City wiem, że niby teraz wiem, że CTSG też robi, ale mnie bardziej niemiecki let's play. Teraz Arkham City ja oglądam bardziej u niemieckiego let's playera The e, Kedos Zone. I powiem Wam szczerze, że, że jeśli chodzi o Arkham City, to ogólnie mam wrażenie, że ogólnie, całościowo, gameplay, różne tam nowe, nowości, fabuła, to, że Arkham Asylum było mocniejsze. E, jeśli chodzi o, czy ja z, tego, z tej gry zrobię kiedykolwiek projekt, to ja wątpię. Powiem wam tak, że mi osobiście, e, jako że u kuzyna właśnie coś tam chwilę pograłem, ale że Mm. mi to sprawiało przyjemność, że naprawdę, że mi aż chciało się grać w tą grę, że normalnie wchodzę do pokoju i my się myślę, czy mi starczy czasu na Batman Arkham City, to nie miałem tego odczucia. To naprawdę, a, mi się dobrze ogląda to, jak na przykład y, jak ktoś gra w to, y, The lub wtedy, swego czasu, y, CTSG, ale żebym sam grał w to, to mi jakoś to nie podoba. Ogólnie Batman Arkham City i jego poprzednik Arkham Asylum to mówię wam, z mojego odczucia, jako widz e, innych, e, zagrajmy wy, to mi się wydaje, że po prostu Arkan Asylum jest mocniejszy, e, że poprzednik był mocniejszy. A podejrzewam, że twórca był po prostu zachęcony e, bardzo dobrymi wynikami sprzedaży Arkan Asylum, że on trochę na siłę też robił Batman Arkham City. Dla własnego, e, dla, dla pieniędzy, więc. Ogólnie... Nie powiem, że Arkham City jest złe. To jest też bardzo dobra gra. Tylko jeśli miałbym porównywać ze swojego stanowiska, z mojego punktu widzenia i przypominam po raz kolejny, że ja tylko oglądałem, nie grałem osobiście, grałem tylko w Arkham Asylum, tylko początek, to mówię Wam, że Arkham Asylum było lepsze niż Arkham City. To jest moja opinia na ten temat. Ale tak to tak, tak poboczu, Arkan Asylum nie, nie jest teraz w wyprzedaży gdzieś? Na lub na Cenega. Teraz właśnie mi się coś przypomniało. No dobrze, miesza o to. Tak czy owak, na Allegro, Jeśli to nie są jakieś Steam kody, to wtedy zawsze idzie z Allegro kupić używkę. Mm. O, używki. Chwileczkę sobie zapiszę. Używki. U nie, używki, nie w tym sensie. Używane gry. To jest też ciekawy temat. Ale to już na inne. Pogadajmy o. No dobrze, kolejna gra. Call of URS The Cartel. Tu ja naprawdę będę bił. Osobiście grałem w pierwszą część Call of URS. Grałem w Call of Juarez Bounce Blood, czyli Więzy Krwi. Te, te gry są naszego polskiego, w, polskiego Techland, czyli Dead, na przykład Dead Island też się należy do Techlandu. I powiem wam szczerze, że bardzo się zawiodłem na e, e, Call of Juarez The Cartel. Powiem wam szczerze, jeśli chodzi o fabułę, zacznijmy od tego, to osobiście uważam, że de, e, Więzy Krwi były ma, bardzo silniejsze. Jeśli chodzi o w ogóle o mechanikę gry, o grafikę i tak dalej, to osobiście uważam, że Techland naprawdę zrobił kitową grę. Ja grałem Dekartel do, do połowy, do dwóch trzecich samej całości, i naprawdę powiem szczerze, że już te, ta połowa, jak doszedłem, to już trochę było na siłę. Miałem nadzieję, że coś się zmieni, ale nie. Osobiście uważam, że krok w tył, lub nawet dwa kroki w tył, zrobiło, zrobiło Techland, jeśli chodzi o serię Call of Duty. Bo naprawdę, The Cartel to dla mnie była trochę kitową grę. Naprawdę. Projekt tego na pewno nie zrobię. Jak już to z więzy krwi. Z więzy krwi, jak już to też trzeba. Jak już to zastanawiam się, czy nie zrobić wspólnie, zagrajmy wy. Może kogoś tam zaproszę, Turbo Wina lub kogoś tam. No. Może z kimś większym, może z kimś mniejszym może się zrobię. Ale mówię wam, jeśli chodzi o Dekartel, to dla mnie to jest porażka. Jak już to wolałabym zrobić 5 razy, e, razy pod rząd e, więcej krwi niż jeszcze raz e, Dekartel. Naprawdę naprawdę to była dla mnie porażka. No dobrze, przejdźmy do następnego gry. Deus Ex Human Revolution. E, tak, ono się serii Deus Ex, e, kiedy ostatnio grałem, pomijając Human Revolution. Bunt e, um, ludzkości w sumie. E, e, um, ostatnia gra to było w CD Action, nawet ta gra była Deus Ex Invis Invi Invisible Wars i no, powiem wam szczerze, że Square Enix, czyli producent nie wiem, Eidos Square Enix, czy Eidos Montreal jest producentem a kto jest wydawcą? Chyba Square Enix jest wydawcą nie, Square Enix jest chyba producentem e, te przy okazji, Square Enix też robi, jeśli się nie mylę, też animacje do anime bo, e, bo w co niektórych e, anime, na przykład, chwileczkę e, nie Fairy Tail e, 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 Sulita Soulite, to tam właśnie były jakieś tam podziękowania dla, no właśnie tam była zamianka o Square Enix i powiem wam że jeśli chodzi o Deus Ex Human Revolution, to mi się ta gra bardzo spodobała, nie jest to typowy RPG, nie jest to typowa szczelanina, nie jest to typowa skradanka to jest powiedzmy taka hybryda taka bardzo dobra hybryda że naprawdę, fabuła też jest, Nie ja powiem, że wybitna, bo już lepsze fabuły też widziałem ale powiem wam, że fabuła jest też dobra. Ogólnie, ca jeśli naprawdę gra pozwala graczowi grać na sposób skradankowy, na otwarte szczeliny, na, na pomiędzy tym, na, na pokojowy sposób. Naprawdę, gra pozwala na ten. Na, na dużą swobodę. Nie ma oczywiście tego swobody eksploracji. Jest swoboda eksploracji chwileczkę, chwileczkę, teraz mi się pomyliło z inną grą. Jest oczywiście swoboda eksploracji na całym terenie, nawet podczas misji, chociaż przy niektórych misjach jesteśmy ograniczeni, ograniczeni do jakichś tam terenów, ale ogólnie jak już mamy y, pomiędzy misjami, to możemy już w tych miastach y, już trochę pozwiedzać. Jak widzicie, już w moim zagranie Wy, jak robiłem z w bunt ludzkości, który w sumie się nie przyjął u was dosyć chętnie, tam dużo osób, tam osoby oglądały, widzowie oglądali część, ale żeby to był taki przebój jak na przykład Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations, to nie. Mm, mm. Mm. Powiem wam szczerze, że nie, nie, nie. Że, fabuła to ten, e, powiem Wam szczerze, że Deus Ex Human Revolution to jest dosyć ciekawa gra. Dobra gra, osobiście polecam ją i osobiście powiem Wam szczerze, że pozwala sz, e, graczowi e, FPS, który gra w FPS-y, który gra w skradanki, e, który gra, e, próbuje naprawdę w dziwaczny sposób przejść grę, to naprawdę dojdzie. To to polecam mu wtedy. Chociaż oczywiście najbardziej yy, może będzie zawiedziony człowiek, z F, y, który preferuje FPS-y, bo gra trochę, nie jest aż taki shooterem. Y. Yy, yy, oczywiście idzie tam wyszczelić, idzie tam poszczelać, yy, ale naprawdę, szczelanie to nie jest najlepszą drogą w Ex Extreme Revolution. Tak na poboże teraz wam powiem e, takie parę ciekawostek związanych z teraz z tym e, 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 widokiem co wy teraz macie tutaj. Otóż po pierwsze, oczywiście karabinu pistoletu nie miał, ale o, już miałem um, nie, nie miałem przyjemność żeby sobie poszedać już z takiego prawdziwego, ostrej amunicji. Oczucie e, takie jak kto woli. Ja preferuję, jak już to strzelby, bo no po prostu. E, tak. Co, co mało osób wie, to w, właściwie Edem, bo właściwie tak nazywa się postać główna, ogląda w tym momencie telewizję. E, osobiście ja raz tak, nawet e, szklankę whisky i tak dalej, to nawet tak raz oglądałem. Oczywiście się nie palę, więc. Ale, tak w miarę. No. Może Nawet fryzurę wciąż tak miałem, jeśli chodzi o ten. Mi osobiście ta fryzura też wychodzi. Ale to tylko powiem szczerze, jak mam. Albo całkiem krótkie. No, właściwie zawsze mi wyjdzie ta fryzura. Tylko nie mam brody aż takiej. E, e. Ja jestem blondynem, więc zacznijmy od tego, że nie do końca tak nie ma tego efektu jak tutaj. Więc. Dobrze, mnie się o to. E, bo jeszcze będą jakieś tutaj podejrzenia o gejostwo, o homoseksualizm, a ja jestem hetero no dobrze, następne Duke Nukem Forever o kurde ja pamiętam jeszcze jak zaczynałem grać w ogóle w gry to chyba mm, miałem z, do czynienia z Duke Nukem Manhattan Project ja nie jestem pewien czy to jest, no Manhattan Project ogólnie tamta gra na swoje czasy była świetna, powiem wam szczerze e, dosyć ciekawa jak dla mnie, bo ja wtedy miałem ile może. E... O cholera, wie już. Nie pamiętam kiedy w ogóle grałem w Manhattan Projekt. Ogólnie w Manhattan Projekt to było nawet ciekawe. Co do Duke and, Duke and Forever, to mnie zniechęciło po pierwsze, że producent aż tak długo mu potrzebował, żeby stworzyć tę grę. O Boże, to jest chyba najdłużej powstająca gra czasów, nie wszechczasów, ale póki co, która w ogóle powstawała. Ile ona powstawała? 10 lat? No. E, powiem wam szczerze, że... O chwileczkę, który to robił let's player? E, bo ja tylko grałem... E, gdzieś tak jedną trzecią Duke Nukem. Kupiłem, zagrałem i sprzedałem z powrotem, bo naprawdę to było... Nie spodobało mi się. Aha, ogląda, właściwie oglądałem i od czasu do czasu jeszcze obejrzę sobie, zagrajmy w u niemieckiego playera Yuzu Angie. Wiem, w sinińskim to oznacza e, gracz lub komputer. I Mówiłem się na Andyukniukem Forever. Oczywiście to, gdyby ta gra wyszła by dwa lata temu, to inaczej by patrzono na grafikę, na e, część rzeczy. E, ale no, naprawdę, gra wyszła w zeszłym roku. I powiem wam szczerze, że, że osobiście byłem zawiedziony. Miałem nadzieję, że... Nie wiem, nie wiem jakie miałem nadzieję. Po prostu byłem rozczarowany. Miałem nadzieję, że więcej będzie e, Playboya, więcej będzie e, lepszych tekstów, lepsze, e, lepsza fabuła, lepsze, e, że kilka rozwiązań będzie inaczej. żeby po prostu mnie gra zawiodła. I naprawdę już po, gdzieś tak w jednej czwartej, jednej trzeciej rozgrywki już mnie znieciło do tego, mnie po prostu już, po prostu już do samego siebie, nie, nie. I kiwałem do samego siebie, że to nie jest nic dla mnie. To, ja wstawiłem na Allegro i do widzenia, na szczęście szybko znalazł się kupiec, kupiec, Kup jakiś kupujący z Rzeszowa? Tamtych teren i no się dogadaliśmy. Tam dałem mu za. Bez przesył jeśli chodzi o koszty przesyłki, to oczywiste, że tam 7 zł, ale sama cena gry obniżyłem dla niego gdzieś tak o 10-15 zł, bo naprawdę mi zależało na tym, żeby się to pozbyć z własnego pokoju, z domu, z... po prostu z oczy, bo po prostu mi gra zawiodła szczerze. Nie czego. Ta gra naprawdę, można by powiedzieć, ona powstała w ciągu. Nawet nie roku. Po macoszemu, bym powiedział. Na pewno to nie jest yy, twór dziesięcioletni, więc... Ogólnie 2K Games dało lipę, też w sumie. Nie wiem właściwie, czy 2 Games było producentem czy wydawcą, więc... Yy, następna gra wtedy. Fail 3. Osobiście, wiele osób narzeka, że Fable 3 jest tylko marną podróbą, ci bardziej moc, mocniejsi w gębie, ci tacy już bardziej racjonalni mówią, że to jest taka, no, nie, że niegodna z serii, ale słabsza niż 1 i dwójka. dwójka. ogólnie mi, ja nie mogę na ten temat się wypowiadać, jeśli chodzi o porównanie do 1 i dwójki, gdyż jedynka, ani 1, ani 2 nie gra nikt. Ja tylko wiem, co ogólnie się stało z fabułą z jedynki i dwójki. I to tylko ja wiem. Ja nie wiem, w, ja widziałem grę, jeśli chodzi o graficznie i tak dalej, ale ja nie, ja nie grałem, nie patrzyłem na żadne inne zagranie jakby, Ja, nie, ja nie, nie umiem, jak i też nie mogę w sumie wypowiadać na ten temat. Ogólnie powiem szczerze, dlaczego się zainteresowałem Fable 3? Ogólnie tytuł myślałem, że po prostu odrzucę do kosza, e, ale... Nie wiem kiedy, ale niemiecki let's player CK. Nie wiem w którym to roku, było. wersja konsolowa wyszła chyba rok wcześniej, w 2010. I jak patrzałem na niego, to powiem Wam szczerze, że. No, mnie zaciekawiła ta gra. Powiedzmy, że. Ogólnie mnie zaciekawiła wtedy. I zrobiłem z niej projekt. Więc powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o grafikę, to oczywiście, że będą gry o lepszej grafiki. Ale nie, powiem Wam, że grafika jest dobra. E, fabuła jest trochę liniowa, powiem Wam szczerze, ale nie że aż tak e, rażąca w oczy. Co tam jeszcze? Gameplay, mechanizmy gry, sterowanie, to jest wszystko e, kwestia gustów, bo e, na przykład mi się ogólnie sterowanie spodobało, tylko mi się na przykład nie spodobało, że na przykład czary, e, ścieżka, bo właściwie grając w Fable 3 to ma się albo wybór koncentrowania się na broni lub koncentrowania się na magii. Ja osobiście tak samo jak CK, wybrałem bardziej magię, chociaż też trochę szelectwo ulepszałem, bo tak trochę, troszeczkę i powiem wam szczerze, że trochę słabo twórcy mm, zrobili, e, naprawdę walka wręcz, strzelectwo jeszcze tak obejdzie się z przymrużeniem oka, ale ogólnie e, konwencjonalne e, metody zabijania są słabej jakości z trochę pomacoszemu e, macoszemu e, zrobiony. Ogólnie za słabe. Już wspominałem fabuła liniowa. Ogólnie powiem szczerze, że Fable 3. Jeśli ktoś startuje w serię, bym powiedział, że tak samo jak ja, że to jest gra dobra ale tak jak mówiłem nie grałem w jedynkę, nie grałem w dwójkę i może i podejrzewam, że jeśli ktoś gra w jedynkę i dwójkę i sądząc po różnych opiniach to może będzie zawiedziony ale nie mi to oceniać tylko wam jeśli będziecie grać w no dobrze to wtedy kolejna gra from dust kolejna gra ee... Niezależne, jeśli można to tak powiedzieć, jeśli się nie mylę, jeśli to From Dust właściwie należy, do, No nie. Tak. From Dust jest wydawnictwem... Jest, zostało wydane przez Ubisoft. Ale powiem wam szczerze, poczekajcie tego. Ciepłego rosołku musiałem się napić, bo naprawdę mi już gardło. Jest lekko było słychać. From Dust. Um... Nie, 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 to już nie. From Dust to chyba nie można zaliczyć do kategorii gier niezależnych, bo wydawcą jest Ubisoft, Ubisoft Ubisoft, na to jedno wychodzi. Producent, ale producent jest dosyć mały, ale to i tak nie kwalifikuje. Powiem szczerze, że From Dust to była gra, która mnie już od dawna ciekawiła. Bo ja w pełni z niektóre gry, w których można się wcielić w rolę Boga mnie interesują. Mnie mm, ciekawią. Ogólnie From Dust miało ciekawy system zarządzania, nie zarządzanie osady, ale po prostu zarżu, e, e, zaklęcie i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że From Dust to jest um, szkoda, że tak krótka gra. Szkoda, że misje są nieraz łatwe do zrobienia, idzie failować oczywiście ale jak się już ma się już prawe troszeczkę to już idzie jak po maśle więc y, osobiście nie robiłem tych zadań pobocznych jakie tam idzie zrobić jeszcze y, zadań pobocznych w sensie, że że nie kampanie, ale tam są jeszcze jakieś tam poboczne, że na przykład uga się jak najszybciej pożar i tak dalej i tak dalej że na czas to idzie, mnie to właściwie nie interesowało, mnie interesowało bardziej takie kampania i powiem wam szczerze, że From Das to też jest kwestia gustów, ale podejrzewam, że spodoba, spodoba się większości moj, większości graczom, ale. Bariera dla nas polskich graczy jest między innymi to, że nie, że nie aż tak duża część graczy naszych jest um, zadowolona ze Steamu, z płatności elektronicznej lub PaySafe i tak dalej, i tak dalej. I, a, a bardzo dużo jest um, niezadowolony z przelicznika na przykład że złotych na euro i tak dalej, i tak dalej. osobiście powiem wam szczerze, że ja From Dust e, dostałem jako, e, nie dostałem w sumie, ja by to wam najlepiej powiedzieć, po prostu koniec końców tak czy owem musiałem kasę wyłożyć, ale... Mmm... Powiem wam szczerze, że From Das, no niestety trochę drogo jest, 15 euro, czyli przy kursie 4 zł za euro to ma się 60 zł. Jeszcze trzeba dodać, że około 40 groszy jeszcze dodatkowo trzeba policzyć, czyli bym powiedział, że 65-70 zł trzeba za front wydać To jest niechęcające. Na szczęście ja no, ja kupiłem parę steam giftów na, dla, dla, dla parę osób co Wiszę jeszcze parę przysług. I na szczęście ja trafiłem na wyprzedaż świąteczną właśnie na Steamie. I powiem wam szczerze, że ta, te wyprzedaże na Steamie nieraz są naprawdę genialne, bo na przykład From Dust kupiłem parę Steam Giftów dla kumpli. Za ile? Redukcja 85% chyba była ceny, więc naprawdę wyobraźcie sobie, 75% to już jest e, 7,53. No, gdzieś około 3 euro, 3-4 euro. Więc już cena spadła wtedy o do 12. No, od 12 do 20 zł. Jakoś tak. Widzicie, e, ogólnie trochę nakupiłem w czasie wyprzedaży świątecznej Steam. I mówię wam, że takie wyprzedaże od czasu do czasu. Ja zawsze mam przy sobie kupiony już tak w przód, zawsze Pay card, bo powiem wam że dla nas polskich graczy jest bardzo właśnie przy, przydatne właśnie Pay safe card. Przypominam, idzie kupować sklepach w Ubisu, media Export też, Media Markt chyba też i no, nie, nie jestem pewien co do komputronika ale mówię wam, że PaySafe to jest najlepszy sposób Po prostu na kupowanie przez Steam Ja osobiście kupiłem przez Aha, na wyprzedaży między innymi jeszcze kupiłem Super Meat Boy, Portal 2 yy, Wszystkie DLC do Shoguna 2 Do Shoguna 2 Jeszcze mi tam jeden brakujący DLC Do Napoleona Total War I no mówię wam Teraz, bo już szedłem na temat Bardziej Steam, więc Idziemy do następnej gry Homefront! O, sorki. Home is where the head is... Ogólnie w tą grę nie grałem, ogólnie byłem zaciekawiony tą grę z powodu fabuły troszeczkę. Jeśli się nie mylę, u kogo to oglądałem? U Gimpera czy u Turbowina? Ogólnie powiem wam że. Homefront to gdyby to wyszło by lata temu to to byłaby świetna gra, bo dzisiejsi, dla większości graczy bym powiedział, bo w dzisiejszego gracza to um, duże, bardzo duży nakład daje, um, dzisiejszy gracz po, po prostu już bardzo mocno patrzy na graficzne, na takie rzeczy po prostu. Nie już na. Nie, nie aż na fabułę lub na takie rzeczy, jak kiedyś to było. A ja jestem graczem, który jest tak powiedzmy pomiędzy tym a tym pokoleniem. Jeśli chodzi o. Ja też patrzę na fabułę, co widać po mnie w Assassin's Creed yy, i tak w innych krach. graficznie. I mówię wam, że. że Homefront, gdyby wyszło by dwa lata temu jakoś, lub. No, nawet e, dwa lata temu, e, w 2009 pod koniec 2009, może 2010, to jeszcze miałoby lepszą ocenę ze względu na, ze względu na grafikę. Ogólnie fabuła też nie jest zbytnio ciekawa, ogólnie to początek tylko gry jest taki stricte fabularno i reszta to już... Miałem nadzieję, że będzie większy nakład na propagandę, na e, fabułę, na coś pobocznego może, a okazało się, że to jest zwykły shooter w, moim, w moich oczach. Um, więc... No. Tyle, tyle na temat Homefront. No dobrze. E, Kolejna gra. L.A. Noa Gra twórców, gra Rockstar. Rockstar to, jeśli się nie mylę, to jest twórca serii GTA. I Rockstar, Rockstar. Nie był czasami Rockstar też odpowiedzialny za uh, Red Dead uh, Redemption? No. Powiem szczerze, że w LA, LA jeszcze nie grałem. Grę mam. Ale mi jakoś jeszcze nie wzięło, żeby to zagrać. Osobiście, przez jakiś czas oglądałem L.A. Nua, let's Play z L.A. Nua, kurczę się powtarzam. Autorstwa niemieckiego let's play'a Seekin. Pisze się S33K1N. I powiem wam, że gra jest taka nietypowa dosyć. Wcielamy się w detektywa co już naprawdę takie gry już dosyć da, już nie produkujcie aż, aż, tak, aż tak często w dzisiejszych czasach kiedyś patrzcie lata 04, 05 06 to były naprawdę popularne gry wtedy naprawdę wtedy to sporo gier było które opierały się właśnie na takich bardziej detektywistycznymi aspektami a teraz to, teraz to trochę jest ten gatunek trochę podumarł ale L.A. jest taki powiedzmy powieść świeżości. Ogólnie powiem wam szczerze, że L.A. jest też jeden z mocniejszych moich um, kandydatów na, zagrajmy, na projekt Zagrajmy Wy. Kiedy... T... Mocniejszy, ja nie mówię, że pewny kandydat, bo nigdy nie jest pewny, ja mogę w każdej chwili zmienić swoje zdanie co ten, to wszystko zależy ode mnie. Ale mówię wam, że L.A. jest wysoko na mojej liście w, w możliwych projektach. Więc jak już to ocenę odnośnie tej gry sobie pozostawiam tylko dla siebie póki co i no prawdopodobnie no mówię, L.A. jest wysoko na liście jeśli chodzi o możliwo, możliwe projekty, więc kolejna O Play that presents a game by Ant Jensen, Lembo. Limbo. Ogólnie powiem wam szczerze, że też jedna z najlepszych gier niezależnych tego roku. Ja nie wiem czy Limbo należy do gier niezależnych, ale mi się wydaje, że moim zdaniem powinno i powinien być przykład też gier, gry niezależnej, bo Limbo to jest niekonwencjonalne podejście do grafiki, do fabuły. Nie, fabuła to jest prawie żadna. Bo o fabule dowiadujemy się tylko na sam koniec. Um, powiem wam szczerze. To jest taka gra, nawet nie horror to jest, a mimo że to jest szaną białe to zręcznościówka, to, to, to jest 2D, to naprawdę to gry niezależne, to miały świetny rok w 2011 i mam nadzieję, że one będą dalej się rozwijać. Oczywiście. E... Gry niezależne będą szczególnie chętnie kupowane, podejrzewam, że przez starszych graczy, jako taki smaczek, dla jakie, takie wspomnienie do wcześniejszych lat, kiedy się grało w Super Mario, w Sonica i tak dalej tak dalej, wszystko co się grało w 2D i naprawdę... Mm. W powiem wam szczerze, że Limbo, mimo że nie jest szano biały, że grafika e, nie jest powalająca, że fabuły nie ma, że dźwięku nie ma, omalże, że, że nieraz ciężkie zagadki i tak dalej, tak dalej. Powiem wam szczerze, że gra jest też, że mimo, te, mimo tyle takich wad typowych jak na rok 2011, jak dla większości graczy, tych młodszych szczególnie, to powiem wam szczerze, że Limbo jest dla mnie jeden z lepszych tytułów, jeden z bardzo dobrych tytułów. Nie pytajcie mnie po prostu, ta gra jest. Nie powiem, że legendarna, ale powiem wam szczerze, że ona ma coś w sobie, czego nie umiem określić, i to przyciąga. I to wciąga, powiem wam szczerze. Wiem, recenzję nie będę pisać, bo może, może nie, ale niezbyt ja siebie w to widzę. Siebie widzę w tym. Kolejna, Minecraft. Osob, oczywiście Minecraft miało już premierę w sensie alfy i tak dalej, już w chyba 2010. Ale oficjalna premiera 1.00 była dopiero w, tym w zeszłym roku, w 2011, pod koniec. Powiem wam szczerze, że Minecraft to jest dziwaczne zjawisko. Klocki Lego, żadnej fabuły. O, tak, buraczek, cebulaczek, fajnie to ostatnio powiedział, że noc próbuje tam wprowadzić e, fabułę w Minecraft, ale ja się podzielam się, z, o, ja dzielę opinię buraczka, Cebulaczkę, że Minecraft to jest zwyczajnie... Yy... Sandbox to jest po prostu ten. O, oczywiście, że idzie zrobić fabułę, ale to wtedy powiem wam szczerze, pod warunkiem, że to nie jest jakiś taki e, pseudo lub coś tam. To wtedy musi być wysoko, e, jak wysokobudżetowy film. To musi być nie, nie do końca wysokobudżetowy film, bo niektóre wysokobudżetowe filmy, a ja wiem, że się powtarzam, to są do bani, do szajsu, do kitu, do dupy. I mówię wam, że Minecraft to jest takie osobliwe zjawisko. Każde, ja osobiście długo się bawię klockami LEGO. od czasu, do czasu powiem szczerze, że naprawdę yy, jak mój braciszek coś tam nie umie z klockami LEGO, to yy, no to nie mam nic przeciwko temu żebym mu pomóc i wtedy. Yy, no. Po prostu gra mi się podoba. Osobiście uważałem na początku, że Minecraft to nie dla mnie, ale powiem wam szczerze, że z czasem swoją opinię zmieni zmieniłem, bo mnie Minecraft w pierwszych wersjach, które były takie bardziej albo zbugowane, albo takie bardziej typowo nastawione pod creative, bo wiadomo, Minecraft właściwie karierę z tym zaczął, że y, niektóre osoby tworzyły olbrzymie projekty, kolosseum, y, Gwiazdy śmierci, y, stacje kosmiczne i tak dalej, i tak dalej, a tutaj się, i właśnie na tym podejrzewam, że Minecraft zbudował swoją opinię, wtedy zaczęły napływać gracze, które chcieli coś mniejszego, nie mogli budować, nie, brakuje im chęci lub coś tam, planów, żeby budować coś większego. Wtedy e, twór e, Noc i w ogóle ma, ekipa Minecraft stała się taka e, nastawiona bardziej na... E, mm, mm, przygodę, niż na bardziej creative, bo creative w sumie jest ukończone, bo wszystko mamy, co chcemy. Jeśli, jak ktoś potrzebuje innej tekstury, to z, z, albo sam zrobi, albo e, ściągnie z internetu, więc Minecraft to jest takie nietypowe zjawisko. I, a tym bardziej jeszcze nietypowe, jeśli chodzi o, po, o YouTube. Ogólnie powiem, powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o YouTube, e, ogólnie patrząc, nie polski, ale światowy, to nie do końca. O, oczywiście są jakieś wybijające się y, kanały, y, opierające się na Minecrafcie zagraniczne, ale... Jak ja tak patrzę na, na niemiecki YouTube, to nie widzę tego zjawiska. Oczywiście, sporo tamtejszych lesplayerów robi Minecraft, ale nie, ma, nie było takiego zjawiska jak u nas, że każdy taki e, no-name, można by to tak nazwać, robił Minecraft, e, że naprawdę wiele e, dzieci robiło Minecraft. U nich e, za granicą tego nie było, tylko u nas w Polsce właśnie, dziwacznie. E, i powiem Wam szczerze, że to był jeden z, jeden z bar, bardziej zniechęcających aspektów tej gry to, e, dla mnie, że w ogóle zacząć tą grę. Ale powiem Wam szczerze, że z czasem to się zmieniło. Osobiście m, z tym swoim drugim kątem też coś tam pokazałem. Um, I powiem Wam szczerze, że Minecraft to jest taka gra, która może się spodobać, nie musi się spodobać. To jest dla. Dla osób, które... Ja osobiście mam lekką nostalgię do... Takiej... Yy... No, jestem nostalgiczny, jeśli chodzi o klocki LEGO, bo naprawdę to... Du... Dużo czasu w dzieciństwie z nimi spędziłem, naprawdę to... To było coś, powiem szczerze, mimo że były cholernie drogie, a jeśli teraz widzicie na przykład na Allegro coś Klocki LEGO za banalne pieniądze, a mi chodzi o te większe zestawy, to wiedzcie, moi drodzy widzowie, że prawo patentowe, wiem inny temat całkowicie, ale klocki LEGO miały pat prawo patentowe do, ko do po ko prawie końca zeszłego roku, czyli 2011. Prawo po to, e, patenty w Lego wygasły, duńskie firmy i teraz chińczycy mogą nas zalewać e, shitami Osobiście już miałem do czynienia z trzema e, pakietami, e, paczkami z tym chińskim Lego i powiem szczerze, mój ty boże, ja wolę trzy razy więcej wydać na na te faktycznie oryginalne duńskie Lego niż ten shit niż ten, niż to, niż ten, niż to kup niż ta kupa plastiku yy, najniższej jakości z y, Chin, y, Indonezji, Wietnamu, Tajwanu itd. 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 No dobrze, to byłoby na tyle Mai yy, co do Minecraft i LEGO. Pirates of Black Cove. Yy, Cove. Z tą grą miałem do czynienia w czasie wakacji, podczas mojej typowej nudziłem się zwyczajnie Widziałem, że premiera Pirates of Black Ja dowiedziałem się kto to ma i... I powiem wam szczerze, że ta gra to... Nie, nie, mnie tak nie chęciła, powiem wam szczerze, że jest Pirates, który jest... ile? Te ostatnie, te 3D które miało chyba premierę w 2006, 2005 lub 2004 To naprawdę bije, bije na głowę Pirates of Black Cove I na przykład Port Royal 2 to tak samo Bije właściwie Pirates of Black Cove I w chwileczkach to tam... Jaka jeszcze jest gra piracka? Bo mi nie chce się przypomnieć No ale mówię wam, że głównie Cinema jest Pirates, jak i Port Royal 2 to są gry, które ciężko przebić Oczywiście Tropico lub Tropico to teraz jest takie bardziej nowoczesne i to nie jest już ten taki smaczek z lata największej świetności piractwa na Karaibach więc mówię wam pirates, Pirates, Pirates. nie 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 nie. nie. Mi się teraz wspomniał, że był aspekt piracenia w Empire Total War, że poszło na mapie piracić szlaki handlowe itd. Ale to już to nie, jest to, to nie jest to samo. wam, Pirates of Black Ops to jest dla mnie była porażka. Nie ciekawe. Co na następne? Portal 2. Widzi e, część z moich widzów to widziała właściwie. E, por zagrajmy w portal mojego autorstwa w. Kiedy ja to zrobiłem? We wrześniu. Paźniku. Ogólnie, wiele widzów narzekało, że nieraz ja głupie błędy robiłem, ale cholera z tym. Eee, po pierwsze, ja grałem to na ślepo. Po drugie, Portal 2 to jest faworyt dla mnie, jeśli chodzi o zrobienie projektu z tego. Bo Portal 2 kupiłem na świątecznej promocji za chyba 3-4 euro. I powiem szczerze, że to dla mnie świetne. Eee, Portal 2 to dla mnie się świetnie zapowiada. Część widział częściowo widziałem wspólny projekt CTSG i Dutson Dudes, Duts no wiecie, multiplayer, together, ale Ja chcę właściwie Portal 2, ja chyba samotnie będę przechodził to więc, ale mówię wam, jeśli chodzi o Portal 2, to swoją opinię, jak w, jak, jak w przypadku Elaine to zostałem póki co dla siebie, i no, bo zostałem po prostu dopiero jak już opinię dam po tym, jak zagram w Portal 2, i mówiłem wam, że Portal 2 to jest jeden z faworytów, jeden z najwyższych, na, jeden z, na, no właściwie to jest pewny projekt, właściwie, jeśli chodzi o mnie na przyszłość, więc będziecie mieli na co narzekać lub haters gonna hate kolejna gra Rear Warfare 2 Northern Crusade ogólnie miałem nadzieję że to nie będzie coś takiego jak Mountain Blade bo w Mountain Blade to na mapie mapa właśnie Mountain Blade i Northern Crusade jest w sumie to prawie to samo jeśli chodzi o mapę, no mapę ogólnie a w czasie bitwy to różnica jest taka między Mountain Blade a Northern Crusade że Northern Crusade przypomina bardziej Total War, czyli strategię RTS wtedy a Mount and Blade to jest po prostu no jakby to nazwać wtedy w czasie bitwy to Mount and Blade jest co FPS? nie gra TPP? nie, no i mówię wam, że nowym Krusem mnie ogólnie rozczarowało. Miałem nadzieję, że to będzie bardziej. Um, ja osobiście nie wiedziałam nawet, że um, na mapie będzie aspekt Mountain Blade. Miałem nadzieję, że to będzie typ, taka strategia, jak na przykład Medi Medieval 2 Total War, co przy okazji robi teraz Ragnarok, na rok, Ale już, o, ja osobiście już wszystkie nac nacjami grałem w medieval, medieval. Już naprawdę sporo się nagrałem w Medieval i na modach tak samo wam, że North Crusader mnie osobiście rozczarowało, bo na mapie, jest, na mapie bitewnej jest producent właściwie też zachęcał North Crusader tym, że promował, tym, że niby świetne bitwy, grafika i tak dalej, ale powiem wam szczerze, że nie, nie, to nie wyszło im. Powiem wam szczerze, że jak już to wolę mieć Mountain Blade lub Mountain Blade, który jest tak bardziej swobodny, jeśli chodzi o mapę. No, nam tam zadaje, nam quest i tak dalej, i mówię wam, że jak już to, wolałbym albo Mountain Blade, albo w serię Total War. No dobrze, następna gra: Sengoku. Gra autorstwa Paradox Interactive, jeśli, się nie, jeśli dobrze to powiedziałem Sengoku, powiem wam szczerze, że to jest naprawdę strategia bardzo mocna. Oczywiście nie ma tego aspektu jak w serii Total War, że mm, idzie bitwy samemu kierować. Ale Sengoku to, to jest naprawdę, to jest jedna z, naprawdę to jest bardzo rozbudowana strategia, mapa strategiczna, to jest naprawdę um, No seria Europa Universalis, aż tyle opcji nie miał, naprawdę powiem szczerze, jeśli ktoś naprawdę lubi takie bardzo rozbudowane opcje strategiczne i tak dalej, to Sengoku to jest coś dla niego, bo osobiście próbowałem swoich sił w tym Oczywiście, dobrze mi szło, tylko mówię wam, że. Ja jestem już tak przyzwyczajony do RTS-ów, do Civilization. Do turowych takich jak Civilization, do Total War. Jak do w Total War, jak do. No mówię wam. Jak do Anno, jak do Walter bitw o śródziemie. w świecie. Sengoku to jest świetna strategia, powiem wam szczerze. Ale. nie do końca w moim guście. Um, następnego. O, Total War Shogun 2. Powiem się, że na tą grę patrzyłem trochę sceptycznie. Głównie dlatego, że tak. Empire Total War, które wyszło parę lat temu, dwa lata temu chyba, jeśli się nie mylę, to rozczarowało, bo w, słusznie było określane jako Beta Total War, bo naprawdę ta gra mi do dziś wywala do pulpitu. Wywala do pulpitu i. Um, no. Napoleon byłem bardzo sceptycznie, bo Napoleon naprawdę skorygował dużą część błędów, ale. To też Napoleon to był nie dla każdego, bo to konkretny okres, konkretne mało czasu i tak dalej tak dalej, to nie to samo co Rome Total War, Medieval 2 Total War, a Total War Shogun 2 to było coś takiego, powiedzmy naprawdę, to był teraz taki trafiony Total War, taki naprawdę, naprawdę Total Shogun 2 to świetnie. To jest jeden z naprawdę lepszych gier, co w tym roku, w em wyszło jak dla mnie. Bo po prostu nie co mnie draży w Szogunie w Dwójce, to nie to, że z tym trzeba mieć, nie to, że Droga czy DLC, bo DLC to są w miarę jeszcze przyzwoite. Oprócz tego ostatniego BLOT, BLOT, DLC, który tam graficznie jest więcej krwi, to jest taki już, to jest, są takie już pierdy, ale ogólnie to już mówię, mam, że Szogo 2. To jest gra, która. Mm, to jest gra, która. E, Jedynie co mnie drażni, to jest, że Creative Assembly, czyli producent, nie chce wypuścić paczkę. E, no, narzędzie, porządne nadzie, narzędzie moderskie. No, z, troszeczkę MSF, ale. Ogólnie, to, o to, 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 to jest świetna ja gra, powiem Wam szczerze. Czy będzie z tego u mnie projekt? Się zobaczy. Stronghold 3, czyli po polsku Twierdza czy ogólnie szybko zrobię. Grałem przez chwilę, ogólnie mi się nie spodobała się, bo w pierwszej wersji ona była naprawdę bardzo wymagająca sprzętowo. Mi trochę lagowało na moim kompie, o dziwo. Powiem wam szczerze, że nie dorównuje swoim poprzedniku. I taka jest moja opinia. I przyspieszam teraz. The Elder Scrolls 5 Skyrim, oczywiście przez jednych nienawidzony, przez innych uwielbiany, przez innych yy... Sceptycznie podchodzą do tego. Ogólnie powiem, że jeśli chodzi o Skyrim, to wśród listy projektów do zrobienia to Skyrim to jest trochę na niższej półce bo to jest dosyć długa gra. Skyrim może mi się nie podobać, bo to jest taki RPG, co może, nie może mi się spodobać. I mówią, że Skyrim póki co dla mnie. W jako, że nie grałem jeszcze w niego. Ogólnie patrzę na. E, zagrajmy w JJ Jokera, który tam ma parę odcinków już, że po prostu Skyrim to jest takie. E, Musiałbym zagrać, żeby wiedzieć, czy to jest coś dla mnie, czy nie. A czy zrobić tego projektu? Ogólnie powiem wam szczerze, że że Skyrim mi się bardzo podoba, że otwartość świata, różne możliwości wyboru ścieżki postaci rasy i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie Skyrim to jest bardzo mocno rozbudowana gra i. Ogólnie, jeśli mam decyzję, nie mogę osądzić Skyrim póki co. Następnego: The Lord of the Rings, Wind Off Robiłem z tego, zagrajmy wy Ogólnie powiem mam szczerze, że gra jest ciekawa. Wprowadza trochę nowej fabuły, jeśli chodzi o północne aspekty, o północ w śródziemiu. Ogólnie, co można z, e, powiedzieć? Jest e, o tej grze. Zalety, no, jak kto wie, fabuła, róży tam, gra akcji, typowo, bo, bo, powiem Wam szczerze, że no, w to mnie ogólnie przeszkadzało, że trochę było zbagowane, ogólnie, że bez kooperacji to trochę jest lipne, i że powiem Wam szczerze, jeśli macie z kim zagrać, to ogólnie polecam Wam, jeśli macie w solo grać, to lepiej zastanówcie się 2 trzy razy, czy chcecie yy, w to zagrać, bo albo czy jesteście naprawdę, naprawdę maniakami śródziemia. W ogóle tego uniwersum to też Wam polecam, bo to podaje Wam taką alternatywę, możliwą historię o nosie wojny na północy w czasie walki ze Sauronem. Kolejna gra: Trine 2. Ogólnie pro projektu z tego nie będzie, to jest definitywnie, bo gry nie mam i nie zamierzam kupować, ale teraz TurboWin tą grę robi. I ogólnie po pierwszy Tur TurboWin? Widać, kto robi ten. E kto robi to? Trine. Trueind 2 albo Turbo In, albo CTSG, już sam nie pamiętam. Chyba CTSG razem chyba z Gnomkiem albo Turbo ja już nie pamiętam. E, ogólnie mi powiem wam szczerze, że ta gra to jest taka. dosyć taka nietypowa. Jest taka bajkowa, oprawa, jest. opowiem wam szczerze, że tą grę to musicie sami ocenić, bo to jest znów gra, która zależnie od gustu może się spodobać, nie może się spodobać. Więc. Decyzję, ocenę wam pozostawiam w tej grze, bo ja sam też nie umiem o niej powiedzieć. Może w przyszłości diagram w nią, bo jestem trochę zaciekawiony eee, Train 2, ale. Teraz tak, przejdźmy do The Witcher 2, Wiedźmin e, Zabójcy Królów. Ogólnie teraz robiąc tego projekt i powiem wam szczerze, że to jest dla mnie najsilniejsza polska gra e, 2011 i podejrzewam, że najbliższe lata nic się przybiją. Ogólnie powiem wam szczerze, że grafika świetna, fabuła też świetna. Oczywiście fabuła to jest taka alter, e, możliwa fabuła, bo Sapkowski nigdy nie powiedział e, nie po, wiedział, że Wiedźmin 2 jest e, zabójcy królów, gra jest kontynuatorem właściwej ksi książek o e, Sagi Wiedźmińskiej. Powiem wam szczerze, że Wiedźmin 2 jak dla mnie jest świetną grę. Muzycznie, magia, i tak dalej. Ogólnie poziomy trudności. Ogólnie powiem wam szczerze, że jak dla mnie kłaniam się CD Projekt Red. Bo naprawdę świetną robotę odwali po ilu latach? Po chyba 5 latach od na 1. jedynki. Ogólnie polecam tę grę i bacznie na moje, zagrajmy w Wiedźmin 2, bo jak co, to macie tam obie ścieżki: Rorschach i Jorweta, i sami zobaczycie co z tego wyjdzie. Teraz tak, gry, które powiedzmy są, były jedne z najgłośniejszych w tym roku, ale osobiście mnie nie ciekawiły. Oczywiście Battlefield 3 jak i, nie, polecam nie, Battlefield 3 ogólnie seria Battlefield 3 jak i fileczka, gdzie to jest Call of Duty Modern Warfare 3 to są gry, które e, mi osobiście nie przypadają do gustu, bo osobiście uważam, po pierwsze, szczelanki to i tak nie są moje nasilnie, nie jest moja najsilniejsza strona po drugie, to już staje się komercjalizm dosłownie z Battlefieldem 3, a szczególnie w przypadku Call of Duty Modern Warfare 3 bo gdyby nie marka i gdyby Activision by wypuściłoby coś podobnego do Call of to nie mieliby takiego sukcesu. To już jest po prostu żerowanie na marce. To już naprawdę to już czysty jak dla mnie Teraz tak, Bullet Stone. Bullet to widziałem, zagrałem w niemieckiego Let's Play. chwileczkę niemieckiego. chwileczkę już sam nie wiem, kto to był. albo Seekin, albo CTSG. Powiem wam szczerze, że Bullet to. z lekka mi przypomina Gears of Wars. Gears of War. I powiem wam szczerze, że projektu na pewno z tego nie będzie. E, osobiście jestem trochę zniechęcony, bo to te klimaty Geo Wars i napakowany facet, który jedzie z bronią i tak dalej, to mnie jakoś niezbyt do końca e, ciekawe. I więcej na ten temat nie mam do powiedzenia, jeśli chodzi o bóle, co? Dragon Age 2. Ja przez, czas, przez jakiś czas oglądałem właśnie zagramy e, od Ragnaroka, obecnie Hattie the Manager. E, i powiem wam szczerze, że Dragon Age nie przebije jedynki, jedynkę częściowo grałem, ale Dragon Age to jedynka osobiście, osobiście mnie w serii Dragon Age, mnie jedna rzecz bardzo kurwia ja to słowo. Otóż to, że jest bardzo wiele DLC, naprawdę hamskie ceny aż. Za 10, za 20, za 50 złotych i mówię wam, że tak czy owaj, Dragon Age to jakoś dwójka nie przebije jedynki, jak w moich oczach, po prostu, że... Mówię wam, że ogólnie takie odczucie moje, fabuła, mechanizmy, różne nowości to, no, to. Ogólnie powiem wam przecież, że Dragon Age 1 była lepsza niż Twój. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie, przyniesie z Dragon Age 3. Rage to jest gra, którą osobiście jeszcze nie grałem. Ale coraz bardziej się chyba do tego. Jak u kumpla, będę może pożyczał niego, ale to też się zobaczy. Bo nie do końca jestem przekonany do tej gry. Ogólnie powiem wam szczerze, że projektu raczej z tego nie będzie. I mówię wam, że Rage to. Rage to ogólnie dużo szumu. Niby najlepsza gra roku, ale jakoś to nie przekonało większość recenzjonistów, publicytów, yy, jak i graczy. Więc powiem wam szczerze, że ja w to nie nie mogę tego osądzać. I powiem wam szczerze, że ta gra. Tak jest, bo między tak a w ogóle odwalenie gdzieś na najbliższe lata. No i to było na tyle, jeśli chodzi o Let's Talk About. Pogadajmy o 2011 roku, Moimi, moim zdaniem, moje, moje refleksje, moja opinia, więc na razie. Piszcie swoje opinie, swoje własne komentarze, swoją własną opinię, swoje własne refleksje tutaj pod tym filmikiem w komentarzach. Więc